Pokój i dobro. Piąteczka. Witajcie, drogie dzieci. Dzisiaj razem z panem Rączko zajmiemy się tą wieżą. Wyobraźcie sobie, że ta wieża to nasze życie. To twoje życie. Życie każdego człowieka składa się z wielu elementów. Bardzo ważne. I te elementy muszą być dobrze poukładane, żeby to życie dobrze funkcjonowało. Podstawą utrzymania takiej wieży jest fundament. Zerknijmy więc, co leży u fundamentu życia każdego człowieka. Pierwszy element, pierwsza kosteczka to modlitwa. Modlitwa, czyli rozmowa z Panem Bogiem. Kiedy taką modlitwę odrzucimy, czyli przestaniemy się modlić, zobaczcie, już ta wieża nie jest do końca tak mocna, jak była na początku. Zobaczmy, co jest dalej. Kolejna kostka to msza święta. Spotkanie z żywym Bogiem, który przychodzi do naszego serca, z Jezusem. Kiedy powiemy, a tam po co mi msza święta i odrzucimy sobie ją na bok, ta wieża, zobaczcie, już nie jest tak do końca stabilna wieża naszego życia, jak była na samym początku. Zerknijmy dalej. Kolejna kostka to spowiedź święta. Pojednanie z Bogiem, praca nad sobą, odpuszczenie grzechów, miłosierdzie Boże. To jest bardzo ważne w naszej wierze i utrzymaniu jej stabilności. Jeśli to odrzucimy, zobaczcie, nasza wieża jest coraz słabsza, coraz gorzej się trzyma. Wezmę kolejną kosteczkę, co już ją bardzo osłabia. Jak widzicie, już się chwieje dość mocno. Biblia. Słowo Pana Boga. Słuchanie Słowa Bożego jest dla nas bardzo ważne, bo wtedy wiemy, co Bóg od nas pragnie, co Bóg od nas chce i co On do nas mówi, jak nas kieruje, w którą stronę mamy pójść. Jeśli sobie odrzucimy Biblię na bok, nie będziemy przebywać ze Słowem Bożym, nasze życie zacznie się chwiać. Zobaczcie, już wystarczy lekki podmuch, lekkie dotknięcie, jakaś trudność, już ta wieża, już to życie nie jest takie mocne. Pojawiają się trudności. Ale najważniejsze są ostatnie trzy klocki. Podstawa całej budowy. Zobaczmy, co leży u podstawy całego naszego życia. Bóg Ojciec, Syn Boży, Jezus i Duch Święty. To jest podstawa całego naszego życia. To na Bogu opiera się, kochani, całe nasze życie. Bez tych fundamentów, zobaczcie, życie rozkłada się. Bóg jest podstawą całego naszego życia. To On jest najważniejszy. Jest fundamentem. I to na nim warto i trzeba budować swoje życie. Bóg zapłać wszystkim, którzy korzystali w tym roku i przeżywali razem ze mną te rekolekcje. Niech Pan Bóg wam błogosławi. Dziękuję za wszelkie miłe słowa, które czytałem. Błogosławieństwa Bożego. Wszystkiego dobrego dla was. Z Panem Bogiem.